Poppy Playtime tak jakby powróciło na przestrzeni ostatniego tygodnia, bowiem pojawił się teaser trailer chapteru trzeciego, który chociaż na to nie wygląda, mówi nam całkiem sporo odnośnie tego, czego będziemy mogli się spodziewać właśnie w trzecim rozdziale tej historii, więc przed wami analiza. Swoją drogą, przepraszam, że pojawi się to tak późno, ale byłem na małych wakacjach i niestety pod moją nieobecność pojawił się ten teaser trailer, więc jestem tutaj troszkę opóźniony, ale miejmy nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Zatem hej, cześć wszystkim, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to właśnie przeanalizujemy sobie teaser trailer Poppy Playtime Chapter 3. Moi drodzy, nim zaczniemy, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej już lepiej pozycjonować. Zostaw również suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijamy 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween. Chcemy serdecznie wam podziękować za to, że jest nas już tutaj ponad 170 tysięcy. Dziękuję wam wszystkim, kocham was. Jesteście najlepszą widownią na świecie. A tymczasem, jak to lubię mówić, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami analiza, kompletna, totalna analiza teaser trailera do Poppy Playtime Chapter 3. Chapter 3. Poppy Playtime Chapter 3. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company and its toys are nothing without them. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce Playcare, our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved, never without a hand to hold when they see a monster in their closet. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. I tak, to właśnie był cały teaser trailer trzeciego chapteru Poppy Playtime i będąc szczerym, wygląda to całkiem obiecująco. I już mówię wam dlaczego. Więc zacznijmy od tej najbardziej oczywistej rzeczy, czyli od ogłoszenia z zapowiedzi Eliota Ludwika, w której to opowiedział o zupełnie nowej lokacji w fabryce Playtime Co., a mianowicie o miejscu znanym jako Playcare. I tak, jest to dokładnie to samo miejsce, w którym to zakończyła się akcja chapteru numer 2, kiedy to właśnie w tym pociągu rozbijamy się przy drogowskazie z napisem Playcare właśnie. Dokładnie do tego miejsca zabierze nas akcja chapteru numer 3. Eliot Ludwig szybciutko wyjaśnia, czym tak naprawdę to jest, więc ja streszczę wam jego słowa. Tak naprawdę Playcare odnosi się do zupełnie nowego miejsca w fabryce, którym jest sierociniec. Jeżeli pamiętacie jeszcze w poprzednich chapterach, a dokładniej w pierwszym i zdziepko w drugim, opisany został program pomocy sierotom, a jego inicjatywa została wysunięta właśnie przez Ludwika i Playtime Co. W znaczącym skrócie wszystko zaczęło się od wysyłania sierotom zabawek, a następnie w chapterze drugim dowiedzieliśmy się również, iż pracownicy przygarniali owe sieroty, stawali się ich rodzicami. A następnie, kiedy musieli iść do pracy w fabryce, zostawiali swoje pociechy w Game Station, czyli w miejscu, do którego zabiera nas chapter numer 2. Tam też, jak pewnie pamiętacie z mojego filmu z wyjaśnieniem fabuły drugiej części, dzieci były poddawane pewnym eksperymentom, testom. Dokładnie były to trzy testy, czyli kolejno... Kurde, jak to było? Kolorki, Huggy Buddies i Status. Tak, dokładnie tak to było. I w owych testach sprawdzana była m.in. siła dzieci, ich koordynacja ruchowa, zwinność czy szybkość. Każdemu dziecku przyznawano konkretną postać kojarzoną z Playtime Co. Przykładowo dowiadujemy się tutaj o historii pewnej dziewczynki, której przydzielony został Candy Cat, a następnie prawdopodobnie owe dzieci przeistaczane były w prawdziwe, żyjące bestiozabawki, jak chociażby Huggy Wuggy czy Mami Long Legs, o której historii także dowiedzieliśmy się w drugim chapterze, w razie czego odsyłam tam. I tutaj dowiadujemy się o zupełnie nowym obiekcie, mianowicie o sierocińcu, gdzie owe sieroty, nie lubię używać tego słowa bardzo, ale nie wiem czym je zastąpić, więc będę mówił dzieci. Wracając, w którym owe dzieci będą mieszkać, jak to bywa w sierocińcach, gdzie przyznana będzie im najprawdziwsza opieka i ciepło, którego potrzebują? W sensie, Ludwik brzmi w tym momencie naprawdę bardzo szczerze i naprawdę wierzę, że nie była to osoba, która chciała dla owych dzieci źle. Potem mogło się tu trochę pozmieniać.
Zatem Ludwig sam wspomina tutaj, jak bardzo chciałby pomóc. W tym sierocińcu z całą pewnością później wydarzyło się coś nieciekawego, jak w sumie w całym Playtime Co., czego świadkami po części jesteśmy w trakcie tego teasera, bowiem pod jego koniec słyszymy dzieci, które chociaż na początku się cieszą, to później zaczynają z przerażeniem krzyczeć. Co tam się wydarzyło? No na ten moment nie wiemy, jednakże ma to z całą pewnością związek z tymi przedziwnymi eksperymentami. W chapterze trzecim będziemy właśnie eksplorować owy, mam nadzieję, a raczej na 100% opuszczony sierociniec, pusty, opustoszały, mroczny i jakże niepokojący, i będziemy powolutku odkrywać jego porąbaną historię, więc miejmy nadzieję, że całkiem fajnie zostanie to przedstawione, więc teraz przejdźmy do troszkę innych aspektów tego teasera. Jak być może pamiętacie z moich materiałów, które to pojawiły się jeszcze przed wyjściem chapteru drugiego jeszcze w zeszłym roku, najbardziej zajawiony byłem na to, jaka postać będzie głównym antagonistą w chapterze numer 2 i trochę przesadziłem, jednakże zdaje się, że ten trailer jak najbardziej mówi nam, kto będzie głównym antagonistą chapteru numer 3. I co interesujące, pewne teorie prawdopodobnie się potwierdzą i będzie to Bron, prawdopodobnie, bowiem patrzcie tylko na to. Teaser ten w całkiem symboliczny sposób pokazuje najpierw postać Hagiego Wagiego, następnie postać Mamilą Glex, a następnie głowę Brona i może być to swoista metafora mówiąca, iż Hagi Wagi był antagonistą w chapterze numer 1, Mamilą Glex była główną antagonistką w chapterze numer 2, natomiast Bron będzie głównym antagonistą w chapterze numer 3. I szczerze, na maksa może mieć to całkiem sporo sensu, bowiem Bron był już teasowany znacznie wcześniej. Przykładowo, jego całkiem upiorna wersja pojawiła się już w pierwszym trailerze do chaptera numer 1, natomiast nigdzie nie został przedstawiony w tej wersji. Natomiast w drugim chapterze trafiamy do pewnego magazynu, gdzie pojawia się gigantyczna lalka, rzeźba czy cokolwiek Brona właśnie, którą musimy przesunąć. Zatem Bron od jakiegoś czasu jest tu nieprzerwanie obecny i cały czas jest teasowany do kolejnych części. Sam fakt, że pojawił się już w pierwszym chapterze, może sugerować, że miał pojawić się znacznie wcześniej w samej grze. A jeżeli pojawi się w chapterze trzecim, to no, będzie fajnie po prostu. Swoją drogą, ciekawe co się stało, że mam tutaj tylko i wyłącznie jego głowę. Natomiast chyba najciekawsza i najbardziej tajemnicza rzecz w tym teaserze to ta maska przeciwgazowa z końca teasera. Nie mówi nam to nic, widzimy to po raz pierwszy w całej grze i szczerze, kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem, miałem takie gigantyczne skojarzenie z SCP, a dokładnie z Containment Breach, ale nie wiem czemu tak dokładnie z tą grą mi się to kojarzy. Ale szczerze, pierwsze skojarzenie SCP jak w mordę strzelił. Poza tym tuż za maską mamy Bonzo DiBaniego, jakieś postaci, których do końca nie kojarzę, ale możliwe, że jest to jakaś mała wersja Brona, a także Daisy, czyli postać, którą później zastąpiono Bonzo DiBanim. Ona właśnie miała się pojawić w minigrze z kolorkami. Może mieć to jakieś znaczenie, aczkolwiek nie musi, jednakże co może oznaczać sama maska? Na ten moment nic nie wiemy, jednakże jako iż znajduje się ona na miniaturce, a także jest w centralnej części trailera, to z pewnością będzie pełnić jakąś ważniejszą rolę w tym wszystkim. Być może nawet Bron pojawi się właśnie w masce gazowej i szczerze to było jedno z moich skojarzeń właśnie, kiedy pomyślałem o Bronie, że być może właśnie spotkamy go właśnie w jakiejś wersji zamaskowanej i byłoby to całkiem ciekawe. Jednakże jeżeli miałbym tutaj zapodać jakąś poważniejszą teorię, to albo jest to jakieś odniesienie do testów czy eksperymentów na dzieciach? Być może miało to związek z jakimś gazem? No oczywiście, przecież to jest maska przeciwgazowa. Ta, wiem, na coś wpadłem, czekajcie. Jak dobrze pamiętacie, w chapterze drugim dowiadujemy się o eksperymencie, który miał za zadanie przywrócić martwego szczura do życia za pomocą żelowatej mikstury, która była pomieszana z ekstraktem z kwiatu maku. Chyba tak to było, aczkolwiek czy to był ekstrakt z kwiatu i tak dalej, to nie pamiętam, ale było tak samo i kwiat maku też. Co jeżeli z czasem dodano pewną innowację i owy żel przeistoczono w gaz, który miał takie same właściwości? Albo także jakieś inne. Przykładowo mógł zmienić chłopaka, który zawsze był grzeczny, dzień dobry na klatce mówił Hagiego Wagiego czy coś. No ale o tym zapomnijcie, bo to miał być żart, ale chyba nie wyszedł. Aczkolwiek być może ma to właśnie związek z jakimiś eksperymentami z gazem i tak dalej. Albo ten gaz mógł jakoś się rozprzestrzenić po sierocińcu, w wyniku czego właśnie te dzieci krzyczą i coś stało się z nimi niedobrego. Szczerze na ten moment nic nie wiemy na ten temat. Następnie trailer kończąc się w bardzo ładny sposób mówi nam, że gra pojawi się dopiero w 2023 roku, czyli jeszcze trochę na to poczekamy. Ja szczerze powiedziawszy spodziewałem się, że chapter trzeci wyjdzie mniej więcej wtedy, kiedy pojawi się chapter pierwszy. Spodziewałem się 2 chapterów na przestrzeni roku, ale trochę się przeliczyłem. Myślałem, że już w październiku i listopadzie, w sensie na przełomie tych miesięcy będziemy w stanie
zagrywać się w kolejną część, ale no raczej nie. W każdym razie dajmy Mob Games czas, żeby wypuścili nam jakiś dłuższy, bardziej dopracowany i fajniejszy chapter, żeby można było o nim mówić trochę dłużej niż w kwestii poprzednich dwóch, aczkolwiek ten drugi też był całkiem obiecujący. W każdym razie w tym materiale to byłoby już na tyle. Ja jestem no całkiem zaintrygowany tym, co przedstawił ten teaser, aczkolwiek spodziewałem się, że zatizuje coś więcej. W każdym razie jest to cały czas coś lepszego od teasera chaptera numer 2, ale to spokojnie. Teraz czekamy na trailer, który prawdopodobnie pojawi się za jakieś kilka miesięcy. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem ja, moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostaw pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jesteś tutaj nowy. Wpadaj na mojego Instagramka, TikToka i całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a także obejrzyjcie moje poprzednie filmy, wyczekujcie też tych następnych. Tymczasem, moi drodzy, słyszymy się w kolejnych filmach. Mówi do was Mondar, miłego dziękuję wam wszystkim, trzymajcie się cieplutko, cześć.